Paweł Adamowicz został zamordowany zaledwie kilka dni temu i codziennie spływają nowe informacje związane z jego śmiercią. Wiemy, kto go zabił. Zanim jednak sprawca stanie przed sądem, konieczne jest ustalenie wszystkich okoliczności morderstwa. Biegli właśnie podali nowe dowody w sprawie. Paweł Adamowicz zginął w wyniku pchnięcia nożem. Biegli właśnie podali wyniki badań toksykologicznych, które wskazują, że w trakcie popełniania czynu Stefan nie był pod wpływem środków odurzających. Szczegółowa analiza krwi wskazuje, że jego zachowaniem nie sterowały narkotyki. Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku poinformowała, że nieustannie prowadzone są czynności związane z ustaleniem zachowania Stefana W. W ramach badań toksykologicznych prokuratura sprawdzała pobrane od niego tuż po zatrzymaniu próbki krwi pod kątem wszelkiego rodzaju substancji o działaniu psychoaktywnym, w tym leków. W związku z brutalnym zabójstwem prezydenta Gdańska pojawiają się nowe teorie nie tylko dotyczące motywu sprawcy, ale też przyczyn całego zajścia. Wiemy już, że Stefan W. nie zażywał narkotyków. Wiemy również, że nie był pod wpływem alkoholu, gdyż tak wykazała wcześniejsza analiza. W sprawę zaangażowano wszystkie służby, a opinia publiczna ze wstrzymanym oddechem czeka na wyniki badań psychiatrycznych. Wokół tej sprawy toczy się bardzo żywa dyskusja publiczna. Informacje oficjalne i sprawdzone przeplatają się z fałszywymi oskarżeniami i domysłami. Jednym z nich jest opinia, że Stefan W. popełnił te zbrodnie, gdyż przysiągł mowę nienawiści, oglądając TVP Info podczas pobytu w więzieniu. Informacje te zdementowali pracownicy Służby Więziennej, którzy wyjaśnili, że dostępu do wspomnianego kanału w więzieniu w ogóle nie udostępnił operator. Paweł Adamowicz padł ofiarą mężczyzny chorego psychicznie. Od samego początku padały głosy, że Stefan był chory psychicznie. Takie wyjaśnienie jest łatwe do przyjęcia i znajduje odzwierciedlenie w dokumentach z czasów pobytu w więzieniu. Tamtejsi psychiatrzy zdiagnozowali u niego przypadek schizofrenii paranoidalnej. Zgodnie z przyjętymi na początku sprawy założeniami, morderca Adamowicza będzie poddany badaniom psychiatrycznym, mającym na celu ustalić jego poczytalność w trakcie dokonywania zbrodni. Ich data nie jest jednak jeszcze znana. Sprawcy śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza przedstawiono zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Za popełniony czyn grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Od wyników badań psychiatrycznych zależeć będzie to, czy Stefan W. odpowie w świetle prawa za popełniony czyn.